Dzień dobry, zapraszam do wspólnego tworzenia lalki ametystowej księżniczki. Zapraszam oczywiście wszystkie dzieci, młodzież i dorosłych. Nasza księżniczka jest inspirowana kolorem fioletowym i ametystem, tak jak wspomniałam wcześniej. Potrzebne nam materiały to łyżeczka, dwa kawałki bibuły fioletowej, wstążka, kordonek, nożyczki, klej, mazak, najlepiej fioletowy, cekiny. Oraz fioletowe piórka, które będą nam tworzyły koronę, jednak możemy tą koronę wyciąć sami z kartonu i pomalować na kolor fioletowy. Bierzemy się do tworzenia naszej ametystowej księżniczki. Potrzebna nam plastikowa łyżka, oczywiście. Na naszą łyżkę formujemy jeden kawałek bibuły. Do tego bierzemy drugi kawałek, obcinamy w półksiężyc, przykładamy, tworzymy nam naszą pelerynę. Malujemy twarz, usta, nos, oczy. Przyklejamy kawałek taśmy dwustronnej i tworzymy fryzurę naszej księżniczce. Przyklejamy każdy kawałek fioletowej tasiemki, tworząc osobne pasma, które później stworzą nam bujną fryzurę. Teraz przyklejamy cekiny. Cekiny imitują nam ametyst. Przyklejamy je na stroju księżniczki, yy, tworzymy naszyjnik, szyjnik, możemy też przykleić na koronę, w zależności od tego, na co mamy ochotę. I gotowe, nasza księżniczka jest już gotowa na bal. Ciekawostka. Kolor fioletowy symbolizuje tajemnicę, magię i duchowość. Dziękuję bardzo za uwagę.